Witam serdecznie w dniu rotacji Ziemi. Oczywiście wszyscy wiemy, że Ziemia jest płaska, a Kopernik był kobietą, ale niektórzy twierdzą, że rzeczywiście jest okrągła. W związku z tym sporządziliśmy tutaj w Wielkim Studiu Polskiego Radia Katowice wahadełko Foucaulta z żelu do dezynfekcji rąk. Puścimy je i zobaczymy, czy rzeczywiście ta Ziemia się przesuwa. A jeżeli chodzi o pogodę, no to zbliża się wyż, który ustabilizuje pogodę w ciągu najbliższych 2-3 dni. Nie będzie siarczystych mrozów. No i będzie od czasu do czasu słonecznie, tak jak na znacznym obszarze województwa śląskiego w piątek, kiedy w wielu miejscach było wręcz bezchmurnie. Z temperaturą do 3 stopni, wysoko w Beskidach do minus 3. Ciśnienie do niedzieli powinno wzrosnąć z obecnych piątek 1012 hektopaskali do 1025. Także w sobotę będzie zachmurzenie duże, miejscami w rejonach podgórskich i w górach możliwe będą większe przejaśnienia. Okresami, gdzie niegdzie spadnie słaby deszcz i w sobotę temperatura maksymalna od minus 1 do 1 stopnia. W rejonach podgórskich od minus 5 do minus 2, wysoko w Beskidach od minus 9 do minus 6. No i w niedzielę zachmurzenie duże. Na południu województwa lokalnie wystąpią rozpogodzenia, także spędzenie czasu w kurortach podgórskich, jeżeli to będzie możliwe, to będzie bardzo ładnie. Temperatura w niedzielę maksymalna od minus 2 do 0, w rejonach podgórskich od minus 5 do minus 2 i wysoko w Beskidach od minus 9 do minus 6. Wiatr słaby, na szczęście tylko nie w wielkim stopniu, obniżający temperaturę odczuwalną. A co z naszym wahadełkiem? Czy rzeczywiście Ziemia jest okrągła? Tak, przesunęło się troszeczkę. Najbardziej znane wahadełko znajduje się w Paryżu, w Panteonie, gdzie to doskonale widać, jak to wahadło idzie, ale jednak przesuwa się, przesuwa się, przesuwa się. Miłego weekendu.